Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Znajdujemy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W dzisiejszym odcinku opowiem o polskich ofiarach zamachów terrorystycznych. Kwesta na Starych Powązkach zakończyła się niespodziewanym sukcesem. Udało mi się zebrać ponad 1500 zł, z czego 507 zł na zbiórce online. Do puszki wrzucali mi ludzie różne nominały. Dziękuję serdecznie za wsparcie. W sumie na 48. kweście powązkowskiej zebrano 220 tysięcy złotych. Pozwoli to wyremontować około 10 zabytkowych nagrobków. Jeśli chodzi o remonty, to w Alei Zasłużonych odnowiono w końcu grób aktora Stefana Jaracza, któremu wiele lat temu skradziono litery. Te wróciły na miejsce. Jeśli chodzi także o zmiany na Starych Powązkach, to w końcu cmentarz powązkowski doczekał się monitoringu. Żółte puszki, podobne do tych, które łapią drogowych przestępców, zamontowano w Alei Zasłużonych, w katakumbach oraz przy rodzicach Fryderyka Chopina. Jeśli chodzi o naprawione nagrobki, to taki w końcu ma Michał Sumiński i jego żona Zofia. Słynny autor Zwierzyńca przez długi czas miał zniszczony grób. Tuż przed Wszystkimi Świętymi zmarł piosenkarz Maciej Kosowski, który od wielu lat mieszkał w Nowym Jorku. Znany był on z utworów Dwudziestolatki i Wakacje z blondynką. Niestety zmarł w samotności i zapomnieniu. 4 listopada niespodziewanie zmarł piłkarz Igor Sypniewski, były reprezentant Polski. Miał tylko 47 lat. 5 listopada odbył się pogrzeb siatkarza Tomasza Wójtowicza. Złoty medalista olimpijski, mistrz świata, został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Jeśli chodzi o rocznicę, to 7 listopada minęła 24. rocznica tragicznej śmierci aktorki Ewy Jastrzębowskiej. Zginęła ona w wypadku samochodowym. Została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 12 listopada przypadła 100. rocznica urodzin poety Tadeusza Borowskiego. Został on pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie w Alei Zasłużonych. 12 listopada to także 40. rocznica śmierci Jana Ciszewskiego. Ten znany komentator sportowy także pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Tu także spoczywa Alina Janowska. 13 listopada minie 5. rocznica jej śmierci. W czasie Wszystkich Świętych odwiedziłem m.in. Powązki Wojskowe w Warszawie i Stare Powązki, gdzie kwestowałem. Natknąłem się tam na wiele grobów znanych polityków i ofiar katastrofy smoleńskiej. Na ich grobach pojawiły się wieńce od znanych oficjeli, czy to od ministrów, czy z kancelarii prezydenta, premiera, czy różnych instytucji państwowych. Mam jeden apel do polityków. Jeśli chcecie zostawiać znicze czy wieńce na grobach polityków czy innych zasłużonych Polaków, róbcie to z prywatnych pieniędzy i bez rozgłosu. Wieńce z biało-czerwonymi szarfami zostawcie na oficjalne pogrzeby lub uroczystości państwowe. Barwy narodowe przecież macie za nic. Wystarczy stwierdzić to po zawodach sportowych, gdzie pozwalacie, by kibice pisali na polskich flagach nazwy miejscowości, z których pochodzą. Pisanie na polskiej fladze, że pochodzi się z przysłowiowego Pcimia czy Pidziszewa, nie licuje prawdziwemu kibicowi. W Stanach Zjednoczonych takie coś jest nie do pomyślenia. W XXI wieku w zamachach terrorystycznych zginęło 20 Polaków. Najsłynniejszy zamach terrorystyczny miał miejsce 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku. Wówczas zginęło aż 6 Polaków. Zamach na WTC przeprowadzili islamscy terroryści. Wówczas zginęło blisko 3000 osób, a ponad 6000 zostało
rannych. Jedną z polskich ofiar był Norbert Szurkowski, syn znanego polskiego kolarza Ryszarda Szurkowskiego. Norbert pracował na 104 piętrze jednej z wież i tapetował jedno z biur. Jego partnerka Urszula była wtedy w drugiej ciąży. Niestety dla Ryszarda Szurkowskiego nie był to koniec tragedii rodzinnych. W 2020 roku, w wieku zaledwie 26 lat, zmarł jego drugi syn Wiktor, który został pochowany na cmentarzu w Ostrołęce. Symboliczny grób Norberta Szurkowskiego znajduje się w grobie rodzinnym w Wierzchowicach, gdzie pochowany jest także Ryszard Szurkowski. Kolejną polską ofiarą zamachu na World Trade Center była Maria Jakubiak, która była księgową i pracowała na 98 piętrze północnej wieży WTC. 11 września 2001 roku zginął także Jan Maciejewski, który pracował jako kelner na 107 piętrze w restauracji Windows on the World. Tego dnia zastąpił swojego kolegę w pracy. Ponadto zginęli także Łukasz Milewski, który studiował marketing i zarządzanie w Białymstoku. Do Stanów Zjednoczonych pojechał na wakacje do swoich rodziców. Zatrudnił się w obsługującej wieżowce World Trade Center firmie Ford Food Service. Miał wracać do Polski 26 września. Miał nawet wykupiony bilet. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, dlatego został uznany za zaginionego. W listopadzie 2001 roku odbył się jego symboliczny pogrzeb w Suwałkach. Łukasz Milewski miał tylko 21 lat. 30 lat miała Anna Pietkiewicz, która pracowała jako asystentka w dziale prawnym w firmie maklerskiej Kantor Fitzgerald na 101 piętrze. Wyszła za mąż za George'a Debina i osierociła dwuletniego synka Timothy'ego. Ostatnią polską ofiarą była Dorota Kopiczko, 26-letnia księgowa, która pracowała na 100 piętrze budynku World Trade Center. Jej symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Augustowie. 11 września 2002 roku w Parku Skaryszewskim w Warszawie odsłonięto pomnik polskich ofiar World Trade Center. Głośno było także o porwaniu i zamordowaniu polskiego geologa Piotra Stańczaka w Pakistanie. Został on porwany 28 września 2008 roku przez talibańskich terrorystów. Porywacze domagali się uwolnienia 110 talibów z pakistańskich więzień i wycofania sił bezpieczeństwa z terytoriów plemiennych. Niestety ultimatum skończyło się 4 lutego 2009 roku. Porywacze przed śmiercią, podziwiając odwagę inżyniera Stańczaka, zaproponowali mu, by przerzucił się z chrześcijaństwa na islam. Inżynier miał odpowiedzieć, że zrobi to dopiero po udaniu się do Polski i naradzie z rodziną. Niestety terroryści nie wypuścili Polaka. Piotr Stańczak został zabity przez dekapitację, czyli ucięcie głowy 7 lutego 2009 roku. Jego ciało zostało wydane polskiej placówce dyplomatycznej w Islamabadzie dopiero pod koniec kwietnia. Zgodnie z wolą najbliższej rodziny, Piotr Stańczak został pochowany na cmentarzu komunalnym w Krośnie. Pogrzeb miał miejsce 5 maja 2009 roku. 4 osoby odpowiedzialne za porwanie Stańczaka zostały aresztowane w Pakistanie w lutym 2010 roku. Według polskiego MSZ została schwytana również część z pakistańskich talibów odpowiedzialnych za zabicie Polaka. W listopadzie 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że afgańskie służby specjalne we współpracy z służbą kontrwywiadu wojskowego zatrzymały Ibrahima Panjabi, który współdziałał z organizacją terrorystyczną odpowiedzialną za zamordowanie Piotra Stańczaka. 11 grudnia 2018 roku doszło do zamachu terrorystycznego w Strasburgu podczas jarmarku bożonarodzeniowego. W wyniku zamachu przeprowadzonego przez 29-letniego szerifa Czekata zginęło 5 osób, a 10 odniosło ciężkie obrażenia. Wśród ofiar był Bartosz Niedzielski, znany także jako Barto Pedro.
Oręd Niedzielski. Był on działaczem społecznym i dziennikarzem pracującym w Parlamencie Europejskim. Został postrzelony w trakcie próby udaremnienia działania zamachowcowi. Należał do środowiska LGBT, był poliglotą, znał co najmniej 7 języków obcych, w tym francuski, angielski, włoski, węgierski, jidysz i rosyjski. Zmarł 16 grudnia wskutek odniesionych ran. 19 grudnia 2016 roku, czyli 2 lata wcześniej, w trakcie innego jarmarku bożonarodzeniowego doszło także do innego zamachu terrorystycznego, tym razem w Berlinie. 24-letni Tunezyjczyk Anisa Amri zabił polskiego kierowcę ciężarówki Łukasza Urbana i ukradzioną ciężarówką dokonał zamachu w Berlinie. Wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku. W zamachu zginęło 12 osób, a około 50 zostało rannych. Na pogrzebie Łukasza Urbana w miejscowości Banie obecny był m.in. prezydent Andrzej Duda. Właśnie mija 20 lat od zamachu terrorystycznego na wyspie Bali w Indonezji. 12 października 2002 roku zginęły 202 osoby. Najwięcej ofiar ponieśli Australijczycy. Zginęło ich 88. Jedną z ofiar była także polska dziennikarka Beata Pawlak, reporterka Gazety Wyborczej, która studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zamachowiec samobójca odpalił bombę w pubie w mieście Kuta, a potem zdetonowano ponadtonowy materiał wybuchowy znajdujący się w ciężarówce zaparkowanej przed klubem Sari. Ciało Beaty Pawlak zidentyfikowano w australijskim laboratorium jako jedno z ostatnich. Jej pogrzeb odbył się w lutym 2003 roku. Prochy spoczęły na cmentarzu w Milanówku pod Warszawą. 18 marca 2015 roku miał miejsce zamach w Muzeum Bardo w Tunisie, w stolicy Tunezji. Zginęły wówczas 24 osoby, a 50 zostało rannych. Wśród ofiar było troje polskich obywateli. Jacek Maria Konieczka, który został pochowany na cmentarzu Junikowo w Poznaniu, Artur Nowosad, który spoczął na cmentarzu w Krasnym Stawie i Dominik Nowicki, który został pochowany na cmentarzu w Świdniku. Nazwiska ofiar umieszczone są na specjalnej tablicy w muzeum. 54-letni Artur Nowosad był zastępcą dyrektora aresztu śledczego w Lublinie. Pośmiertnie został awansowany na stopień pułkownika. 35-letni Dominik Nowicki także pracował w służbie więziennej w Lublinie. Był informatykiem. Został awansowany na stopień kapitana. Ich uroczystości pogrzebowe odbyły się w archikatedrze w Lublinie i miały charakter państwowy. A teraz opowiem o polskich ofiarach zamachów w Madrycie i w Londynie. 11 marca 2004 roku w stolicy Hiszpanii zginęło 191 osób, w tym 4 Polaków. Blisko 2000 zostało rannych. Eksplodowało 10 bomb w pociągach kolejki podmiejskiej. Na pomniku ku czci ofiar terroryzmu, który znajduje się blisko dworca kolejowego Atocha, brakowało nazwisk 8 ofiar, w tym 2 Polek, Danuty Teresy Szpili i Aliny Marii Bryk. Alina Bryk z Kliszowa była sprzątaczką, Danuta Szpila z kolei pochodziła z Grodziska Dolnego i była opiekunką do dzieci. Zginęły także Wiesława Rząsa oraz 7-letnia Patrycja Rząsa. Z kolei zamach w Londynie miał miejsce 7 lipca 2005 roku. Zginęło wówczas 56 osób, w tym 3 Polaków. Około 700 osób odniosło obrażenia. Zginęły 23-letnia Monika Suchocka z Dąbrówki Malborskiej, która była księgową, 29-letnia Karolina Gluck z Chorzowa, która pracowała w firmie ubezpieczeniowej i została pochowana na cmentarzu na Niedźwieńcu w Chorzowie Batorym oraz 43-letnia Anna Brandt, która była sprzątaczką. Spoczęła na nowym cmentarzu w Radomsku. Troje innych Polaków zostało wówczas rannych. Zamachowcami okazali się 30-letni Mohamed Siddiq Khan, 22-letni Shehzad Tanver oraz 18-letni Hasib Hussein i 19-letni Germain Lindsay.
Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku opowiem Wam o rodzinach znanych polskich polityków. Zobaczymy m.in. grób ojca Antoniego Macierewicza, który zginął w tragicznych okolicznościach. Do zobaczenia!